Na pewno bardzo się cieszymy. No, nie ma co ukrywać, że mogliśmy skończyć to w 4 setach. Byłoby jeszcze ciekawiej, ale naprawdę cieszymy się, bo po drugiej stronie siatki nie stały żadne nieznane nazwiska, tylko to był top, więc na pewno się cieszymy z tego zwycięstwa. A te mecze, nie ma co ukrywać, że są nam bardzo potrzebne, bo w lidze jesteśmy w dołku, więc gdzieś musimy się odbudować i jak dla mnie te mecze są idealne, żeby wrócić do jakiejś tam dobrej formy. Zagraliśmy dzisiaj dobre spotkanie, udało się wygrać z mocnym przeciwnikiem i otworzyliśmy sobie taką małą furtkę do tego, żeby znaleźć się w kolejnej części turnieju i będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby z niej skorzystać. Ja spojrzałem na tablicę, było chyba 11-14 i widziałem, że Tibo idzie na zagrywkę, to trochę się cieszyłem z tego powodu, bo wiadomo jak zagrywa, więc myślę, że to był taki kluczowy moment. Tak, dzisiaj zagrywka nam sporo pomogła w tym spotkaniu, bo kiedy mieliśmy problemy może nie problemy, ale nie szło nam z gry, gdzieś czegoś troszkę brakowało, to udawało nam się to nadrobić właśnie zagrywką i z kolei my też przetrzymaliśmy czasami trudne zagrywki przeciwnika. I super, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że dobrze zagrywaliśmy i na pewno lepiej od zespołu z Brazylii. To tak mi się wydaje na gorąco. Jak tam było w liczbach, to dokładnie nie wiem. Ale myślę, że naprawdę dobrze graliśmy na zagrywce, w obronie i w bloku, bo w ataku to tak czasami wyglądało średnio. Szczególnie mówię o sobie, więc cieszymy się z tego zwycięstwa. Na razie przygotowywaliśmy się do tego spotkania. Słyszałem, że dzisiaj tam mecz, który rozegrał się przed naszym spotkaniem, był do jednej bramki, ale to nie znaczy, że będzie łatwo. Być może to był jakiś wypadek przy pracy. A my też już byliśmy parę razy faworytem w tym sezonie i później dochodziło do niespodzianek, powiedzmy. Więc na pewno musimy wyjść na to spotkanie jak najbardziej skoncentrowani, no bo to jest naprawdę fajna szansa na to, żeby się znaleźć w kolejnej fazie. No na pewno mniej wiemy o tym zespole, ale jutro już będziemy mieli wideo, więc wszystkiego się dowiemy i będziemy wiedzieć, jak mamy grać. Zapraszam wszystkich kibiców Asekoresowi na halę pod promie w środę o godzinie 20:30. Bądźcie z nami.